Witam w kolejnym filmie z cyklu Zrób to sam, gdzie montuję różne tutaj gotowe zestawy do samodzielnego składania. Dzisiaj to, co już zapowiedziałem w jednym z poprzednich filmów, w którym składałem odbiornik FM. Dzisiaj chcę zrobić tak jakby w komplecie i przetestować razem z tamtym odbiornikiem nadajnik FM. Mamy tu taki kit. Podają, że pracuje na częstotliwościach 76-108 FM stereo. Chociaż to raczej nie jest stereo, zaraz zobaczymy po schemacie. Jest to nadajnik FM. Wysypmy jego zawartość tej torebki, co my tam mamy. Jest instrukcja, najpierw zobaczmy, no zakładam, że ten długi drut ma funkcjonować jako antena. Jest płytka, no taka prostsza w stosunku do tych wcześniejszych. Są elementy, dużo ich jest i no to, co mówiłem w poprzednim filmie, co mi się tak powiem troszkę nie podobało, że to już tam nie jest taka prawdziwa elektronika, bo wszystko mamy na układzie scalonym i nie wiemy, jak to działa. Tutaj już widzę, są cewki. Także jest to układ zapewne konwencjonalny. Zaraz zobaczymy na schemacie. Tak. I widzimy na schemacie wejście na słuchawki. Tutaj mamy mikrofon. Za mikrofonem typowy wzmacniacz. Tu je przełączamy, że jak włączymy słuchawki, to właściwie jakieś źródło dźwięku stereofoniczne, to będziemy tym modulowali. Tu jest układ generatora. I za układem generatora mamy układ wzmacniacza wysokich częstotliwości. Za nim filtr PI dopasowujący do anteny. No i to całość. Modulacja częstotliwości poprzez podawanie napięcia na bazę tranzystora powoduje pewne zmiany w pewnym zakresie pojemności złącza baza emiter i tym samym modulację tej częstotliwości, bo taki system z modulacją częstotliwości jest wykorzystywany, jeżeli chodzi o transmisję FM. Frequency modulation, jak sama nazwa wskazuje, czyli modulacja częstotliwości. Czy coś tu, jakieś problemy z montażem mogą być? No raczej nie, trzeba tylko odpowiednio posegregować elementy. Mikrofon ma swoją polaryzację, widać, że ta nóżka idzie na obudowę, więc będzie na masie. Ta do drugiego pinu, czyli do kondensatora, gniazdko. Złącze zasilania, rezystory. W spisie, no oczywiście po chińsku mamy rezystorów, ile rodzajów? 10 kilo 140, o dużo mamy rezystorów, więc pewnie tutaj przyda się miernik, tak jak zaznaczałem. Możemy sobie mierzyć, szczytywać paski, jak ktoś lubi i ma dobry wzrok. Ja już nie mam, więc każdy dowolny miernik, który zmierzy nam rezystancję, się do tego nada. I sobie to będziemy mogli tutaj sprawdzić. No dwa rezystory to 47 kg, bo dwa takie były. 5 to będzie 10 kg, no bo to też się tutaj z tego zgadza. Pozostałe trzy wartości, cztery wartości są po jednej sztuce. To sobie przed zamontowaniem włożymy. Układ wydaje się bardzo prosty. Nie ma elementów SMD. Także zaczniemy tutaj. Tutaj trzeba uważać, żeby nie zniekształcić tych cewek. Tutaj w tej cewce widzicie, jest śrubka, czyli to jest cewka obwodu rezonansowego generatora zapewne. Tak jest oznaczona jako regulowana i zmieniając jej parametry, czyli indukcyjność, będziemy wpływali na częstotliwość, na jakiej ten nadajnik będzie pracował. Oczywiście taki układ będzie bardzo niestabilny i każde zbliżenie ręki czy jakiegoś innego materiału wpływającego na zaburzenie pola cewki będzie powodowało odstrojenie. No ale oczywiście jest to układ do zabawy, do takiego, no po pierwsze uczenia się lutowania, po drugie do składania i posiadania układu takiego jako ciekawostkę, żeby coś takiego mieć. Także jeżeli chodzi o opis, to chyba tyle. Pamiętajcie, kondensator długa nóżka plus, krótka minus. I tak samo tutaj musi być odpowiednio włożony. Na tym zaznaczam, tak samo tranzystory, ale tutaj chyba na płytce nie da się ich odwrotnie włożyć, tak, bo podane jest, gdzie jest przód, a gdzie tył tranzystora, ale tranzystor, tak jak i dioda, są elementami, które mają odpowiednie końcówki.
i trzeba je w odpowiednie miejsce włożyć. Baza, kolektor, emiter w przypadku tranzystorów bipolarnych, a jeżeli chodzi o diodę, anoda i katoda. No, mamy też diodę świecącą, która pewnie będzie sygnalizowała zasilanie, tak samo jak w przypadku kondensatora, długa nóżka plus, krótka minus, czyli anoda, katoda. Także ja się biorę za składanie tego zestawu, które będziecie widzieli jak zwykle w dużo przyspieszonym tempie. Układ mamy zmontowany, nie obyło się bez malutkich problemów. Ta cewka tutaj końcówkowo nie pasowała, trzeba było porozginać. Wcześniej nie wspomniałem, żeby policzyć ilość zwojów, aczkolwiek tu było 5,8, więc tu widać na oko różnicę, że to jest 5 to 8, także z tym nie było też tutaj większych problemów. Trzeba sobie było pozaginać końcówki przed lutowaniem, bo cewki wypadały, ale tak poza tym jako całość układ udało się zmontować, mam nadzieję, poprawnie, bez jakichś tam większych problemów. No i teraz co? Teraz będę musiał wziąć, podłączyć ten układ. Tu jakiś malutki śrubokręcik do regulacji. I na tym odbiorniku, który wcześniej zrobiliśmy, tutaj widzieliście, że go składałem, spróbować odebrać. Tylko jak to zrobić, żebym wiedział, że to odbieram? No nie wiem. Na razie będę tutaj metodą prób i błędów to robił. Tu zasilanie jest 3 do 6 V, także nie ma też złącza USB, trzeba mieć jakiś niestety zasilaczek, bateryjkę, cokolwiek, żeby tutaj podpiąć. No ja zasilę to z zasilacza, także zaraz podłączę, wezmę odbiornik, no i będziemy tutaj eksperymentowali, czy ten nadajnik nadaje i czy go w ogóle odbierzemy, usłyszymy w naszym odbiorniku wcześniej zmontowanym. Odbiorniczek ten poprzedni mam włączony, tutaj z boku, czego nie widać, na mikrofonie mam założone słuchawki, żebyście słyszeli. Tu jest nadajnik. Ja ten nadajnik zaraz włączę. Włączę odbiornik i będę szukał, żeby znaleźć nośną i potem spróbuję poszurać po mikrofonie. Może to się uda. Nie wiem. Będziemy próbować. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, czy też szum będzie zagłuszał tutaj mnie. Mówię, słuchawki są na mikrofonie. No ale próbujemy. Ja już włączyłem nadajnik. Nie wiem, czy on nadaje, czy nie, no bo w żaden sposób tego nie testowałem. Antenka tutaj jest wystarczająco blisko, bo tutaj za antenę, jak wiecie, robi przewód słuchawek, także odległość jest żadna.
No i ja włączam ten odbiornik. No i ja znikam i testujemy teraz resztę. No na razie. No to chyba nie to. Raz, raz. Coś tak jakby tam było, ale. Nie wyglądało to na ten sygnał. No chyba, że tak źle. Chyba, że tak źle ten nadajnik działa. Znowu mamy, ale to. To doświadczenie. Dźwięk jest nieczytelny. O, no, czyli żeśmy się dostroili w takim razie. Tak, o, to już słyszycie. Halo, halo, strasznie to czuję. Raz, jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Teraz to mnie słychać właśnie przez te słuchawki tam. Troszkę się oddalę od tego zestawu. O, już troszeczkę dalej jestem. Teraz nie wiem, jak tu się przemieścić. No dźwięk nie jest zbyt piękny. Może tutaj zachowuję się tak za blisko. Mówię, może to ma za dużą czułość. Mam nadzieję, że to jakoś tam słychać z tych słuchawek. No ale chciałbym, żeby tutaj. No nie chcę siedzieć niestety tego, żeby można było dalej iść i sprawdzić. Także ja w tej chwili jestem około 2 metrów, także odległość żadna. No ale jak słyszycie, kiepsko, bo kiepsko, ale ten nadajnik działa. Być może jakby tu się wstawiło inne źródło na innym poziomie, byłoby troszkę lepiej. Także to zostaje takie pole do eksperymentów. Ja już wracam na stanowisko. Wyłączyłem na chwilę i włączyłem. Zabrałem już słuchawki. Także teraz mnie słyszycie przez mikrofon. Teraz mam słuchawki na głowie i rzeczywiście jak z daleka mówię, to bardzo ładnie tutaj słychać. Także to jest dosyć czułe i te zniekształcenia to po prostu był za duży sygnał. Także to jest jako taki zestaw, można powiedzieć, podsłuchowy wymyślone. Dobrze, wyłączę to teraz, wyłączę radio. A więc tak, no udało się zmontować, układ działa, nadaje. Nie wiem na jakie częstotliwości, bo to trzeba byłoby mierzyć. Tym można sobie oczywiście tę częstotliwość regulować. Ale jako całość funkcjonuje. Prościutki kit. Troszeczkę zabawy z montażem jest, bo to wszystko tam poukładać, powyginać i przylutować trzeba. Niemniej jednak nie jest to zbyt skomplikowane. A mamy taki gadżet i dla zabawy możemy gdzieś to sobie w domu wrzucić w jednym pokoju, a nasłuchiwać. No i tutaj właśnie pole do zabawy, że wziąć odbiornik zwykły już radiowy, przecież to nie musi być taki, który zmontowaliśmy, tylko zwykły radiowy i zobaczyć w jakiej odległości usłyszymy. Także mamy taką swego rodzaju elektroniczną nianię funkcjonującą w paśmie FM. I można się tam bawić. No trzeba oczywiście uważać, że jak za daleko będzie słychać, to i sąsiad, który jest blisko i włączy radio, też może nas odebrać, bo jednak to jest pasmo, na które wszyscy mają odbiorniki. To tyle w tym odcinku z kolejnym zmontowanym z sukcesem zestawem. Na szczęście większość, właściwie wszystkie do tej pory zmontowane zadziałały, czyli to, co jest sprzedawane, jest na tyle sprawdzone, że funkcjonuje. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.